historii. William Wallace uznawany jest dziś za największego bohatera Szkocji. Pomimo braku odpowiedniego statusu społecznego, wykształcenia wojennego i przygotowania do roli narodowego przywódcy, odegrał kluczową rolę w trakcie szkockich wojen o niepodległość. W czasach, kiedy szkocka szlachta ustępowała lub współpracowała z okupującymi ich Anglikami, Wallace dzięki swojej wytrwałości i odwadze do samego końca bronił tego, w co wierzył. Stał się symbolem walki o wolność, a jego czyny inspirowały wielu pieśniarzy i poetów. Tak zrodziła się legenda o walecznym sercu. Dzisiaj po szkockim bohaterze pozostało niewiele materiałów do badań. Większość publikacji na jego temat albo opiera się na historycznych fikcjach, albo skromne fakty powleka mitami i legendami. Postać Williama Wallace'a w szerokim świecie spopularyzował w roku 1995 film Mela Gibsona Braveheart – Waleczne serce. Obraz ten więcej miał jednak wspólnego z fikcją, wykreowaną przez 15-wiecznego kronikarza Harego, zwanego Ślepym, niż z faktami historycznymi. Właśnie taki szlachetny wizerunek szkockiego patrioty utrwalił się w świadomości wszystkich ludzi. Potomni odwracali wzrok od jego wad, jakby bali się prawdy o swoim bohaterze. Tymczasem prawdziwy obraz Williama Wallace'a niewiele ma wspólnego z tym, co do tej pory o nim wiedzieliśmy. W swoim krótkim życiu dopuścił się wielu niezbyt chwalebnych czynów. Był banitą, a Anglicy w pokazowym procesie oskarżyli go m.in. o to, że mordował angielskie kobiety, dzieci i duchownych. Ponadto miał palić wsie i kościoły, napadać na karczmy i zabić angielskiego szeryfa. Jak się okazuje, nie wszystkie oskarżenia o zbrodnie, które przedstawiono mu przed sądem, były bezpodstawne. William Wallace, Waleczne serce Szkocji. XIII-wieczna Szkocja nie należała do miejsc spokojnych. Zagrożona atakami niemal wszystkich sąsiadów, musiała także zmagać się z wewnętrznymi walkami szkockich klanów. Kiedy William Wallace przyszedł na świat, Szkocja utrzymywała jednak pokojowe stosunki z Anglią, a zawarty w 1266 roku traktat chronił jej mieszkańców przed atakiem Norwegów. Dokładna data jego urodzin nie jest znana, pomimo wielu prób ustalenia tej kwestii. Dwie najczęściej wymieniane daty to rok 1270 i 1272. Nie istnieją jednak żadne zapiski mówiące o tym w bezpośredni sposób. Podstawowym źródłem wiedzy o Williamie jest pochodzący z XV wieku poemat Żywot Wallace'a, napisany przez mnicha i minstrela Harego, zwanego Ślepym. To właśnie na tym wierszu oparto scenariusz do filmu Gibsona, nie zważając na to, jak bardzo Harry upiększył obraz szkockiego buntownika. Co prawda, ślepy Harry powoływał się na to, iż swój poemat oparł na dziele mnicha benedyktyńskiego Johna Blaira, który znał Wallace'a osobiście, lecz niestety ów pierwowzór nie zachował się do naszych czasów. Uniemożliwia to potwierdzenie autentyczności przekazu Harego. Dzięki kunsztowi i talentowi narracyjnemu niewidomy poeta wzbudził w Szkotach fascynację i na długie stulecia utrwalił nieprawdziwy wizerunek Williama Wallace'a. To właśnie Haremu zawdzięczamy informację, że w chwili śmierci Wallace miał 35 lat, co wskazuje na rok 1270 jako rok urodzenia. Jednak wnikliwie przestudiowane przez historyków angielskie dokumenty dotyczące nadania ziemskiego skłaniają bardziej do przyjęcia roku 1272. O tym, jak bardzo Harry mijał się z prawdą, świadczyć może jeszcze jeden szczegół. Otóż poeta utrzymywał, że ojcem bohatera był Sir Malcolm Wallace Eldesley. Dziś wiemy jednak, że ojciec Williama miał na imię Alan i jest na to bezpośredni dowód.
W 1999 roku w Niemczech znaleziono list napisany przez Williama Wallace'a 11 października 1297 roku do władz miejskich w Lubece, dokładnie miesiąc po zwycięstwie w Stirling. Wcześniej uważano, że list ten został zniszczony podczas II wojny światowej. Wallace informował w nim o wyzwoleniu się Szkocji spod panowania Anglii i zapraszał kupców do wznowienia handlu z jego krajem. List został opatrzony pieczęciami Williama, na których widnieje napis: William, syn Alana Wallace'a. Sir Alan Wallace Ayrshire był niewielkim właścicielem ziemskim. Nie ma pewności, kim była matka Williama. Uważa się, że miała na imię Margaret i była córką Sir Reginalda Crawforda z Crosby, szeryfa Ayr. O ile bracia Williama, starszy brat Malcolm i młodszy John, brali czynny udział w oporze przeciwko królowi Anglii, Edwardowi I Długonogiemu, to Alan poszedł z nim na układ, składając mu hołd 28 sierpnia 1296 roku w Berwick. Dowodem na to jest dokument Regman Roll, który wymienia Alana jako dzierżawcę ziem koronnych w hrabstwie Ayrshire. Przodkiem rodu Wallace'ów był niejaki Richard Wallace, zapisany w kronice z 1166 roku jako Richard Le Wallet, czyli Walijczyk. Wasal i służący królewskiej rodziny Stuartów. Nazwisko, a właściwie przydomek, pod którym był znany, sugeruje, że pochodził z terenów Walii. Tak też podpisywał się William, a nazwisko Wallace jest tylko późniejszą interpretacją normandzkiego wyrazu Le Wallet. Jako że wiele rodzin walijskich tamtego okresu miało pochodzenie normandzkie, nie można wykluczyć tego, że także przodkowie Wallace'a byli feudalnymi rycerzami z Normandii. Nie ma wzmianek w oficjalnych rejestrach o miejscu urodzenia Williama Wallace'a. U ślepego Harego wzmiankowany jest Eldeslie jako miejsce narodzin bohatera. Rozbieżności wynikają z różnych interpretacji oryginalnej nazwy miejscowości, która historycznie występowała zarówno w Ayrshire, jak i w Renfrewshire. Ze względu na analizę nadań ziem Alana Wallace'a, najbardziej prawdopodobne wydaje się jednak Ayrshire. Nie wiemy również, jak wyglądał. Prawie wszystko, co związane jest z opisem Williama, pochodzi z wiersza ślepego Harego. Ponieważ był on już w tym okresie umiłowanym bohaterem Szkotów, nie należy traktować opisu w sposób dosłowny, a jedynie jako wyidealizowany obraz człowieka. Współczesne mu kroniki opisują Wallace'a jako rosłego i mocnego mężczyznę. Miał ponoć 6,5 stopy wzrostu, czyli blisko 2 metry. Musiało to wtedy stanowić swoisty rekord, gdyż angielski żołnierz liczył sobie średnio niewiele ponad 5 stóp wzrostu, czyli około 155 cm. XIX-wieczny pisarz John Carrick w swoim dziele Życie Sir Williama Wallace'a z Eldeslie ujednolicił kilka z dostępnych opisów. Był wysokim, dobrze zbudowanym mężczyzną o wyrafinowanej urodzie. Jego oczy były jasne, a spojrzenie przeszywające. Brodę i włosy miał koloru kasztanowego z tendencją do kręcenia. Rzęs i brwi były jaśniejsze od reszty włosów. Jego usta były okrągłe i pełne. Jego postura była wzniosła i dostojna. Nosił uniesioną głowę, sięgając ramieniem do głowy przeciętnego mężczyzny. Mimo iż zdawał się być gigantem, ciało jego zachowało doskonałe proporcje i symetrię, a w połączeniu z ogromną wprost siłą, wytrzymałością i szybkością nie było człowieka zdolnego mu uciec, z wyjątkiem konnego, kiedy zdecydował się go ścigać. Nie istnieją również żadne w pełni wiarygodne źródła dotyczące dzieciństwa Williama. Wprawdzie mamy zapiski z wiersza Harego, jednak nigdzie nie znajdują swojego potwierdzenia i należy je traktować jako fikcję lub w najlepszym przypadku tylko jako prawdopodobne. Jako że William był drugim synem Alana, nie dziedziczył po nim ani tytułu, ani ziemi. Jedyną drogą dla takiego dziecka była edukacja kościelna. Pierwszą naukę odebrał w hrabstwie Stirling. To właśnie tam posiadł rozległą, jak na owe czasy, wiedzę, umiejętność pisania i czytania oraz znajomość łaciny. Tam także ukształtowały się jego poglądy na problemy Szkocji,
patriotyzm oraz umiłowanie wolności. Dalsze losy Williama były wynikiem serii wydarzeń, jakie miały miejsce w kraju. W 1286 roku zmarł król Szkotów, Aleksander III, nie pozostawiając żadnego następcy. Lordowie na tron wnieśli jego 4-letnią wnuczkę Małgorzatę. Przez kolejne 4 lata w Szkocji panowali strażnicy, którzy walczyli głównie między sobą o wpływy, równocześnie na zmianę składając hołd lub walcząc z Edwardem I, królem Anglii. Wkrótce w kraju zapanował chaos i bezprawie. Wszyscy, włączając Anglików, Walijczyków i Irlandczyków, starali się zagarnąć jak najwięcej dla siebie z rozpadającej się i krwawiącej Szkocji. Na tronie królestwa zasiadł marionetkowy król John Balliol, całkowicie zależny od Edwarda I. Po powrocie w rodzinne strony Wallace nie angażował się w politykę i, jak się powszechnie uważa, prowadził spokojne życie, pozbawione konfliktów z prawem. Taki pogląd mija się jednak z prawdą, gdyż już wtedy dał się we znaki miejscowym stróżom prawa, co zostało odnotowane w kronikach z tego okresu. Jako pozbawiony majątku drugi syn miał dwie możliwości dające szansę przeżycia w tych ciężkich czasach. Mógł zaciągnąć się do wojska lub zostać przestępcą. Oczywiście jedno nie wykluczało drugiego. Klęska militarna z roku 1296 w bitwach pod Berwick i Dunbar zepchnęła wielu młodych Szkotów na drogę przestępstwa. Tak też stało się z Wallace'em. W kronice Josepha Baina z tamtego okresu pod datą 8 sierpnia 1296 roku znajduje się niepokojący wpis. Matthew z Yorku został oskarżony przez Christianę z St. John o rabunek. Otóż, jak ustalono, w czwartek poprzedzający dzień świętego Botolfa przyszedł on do jej domu w towarzystwie złodzieja i łotra, niejakiego Williama Wallace'a, i tam siłą zabrał jej dobytek, a mianowicie piwo o wartości 3 szylingów. Złapany odpowiedział, że jest urzędnikiem i nie ma obowiązku zeznawać. Sąd uznał winę za dowiedzioną i wymierzył mu karę. Co ciekawe, w momencie sporządzenia tej notatki Wallace miał już powszechną opinię złodzieja i łotra, więc możemy być pewni, że nie był to jego pierwszy występek. Trzeba też zwrócić uwagę, że mimo dowiedzionego jego udziału w kradzieży, ukrany został tylko Matthew, co świadczyć może o tym, że William po prostu nie dał się złapać. Jak widać, już wtedy spryt był jego mocną stroną, co wielokrotnie udowodnił w późniejszych czasach. Notatka ta podważa także panującą powszechnie opinię, że Wallace nienawidził Anglików od czasów dzieciństwa. Wymieniony tam Matthew był bowiem Anglikiem z Yorku. Mimo to nie przeszkodziło to Wallace'owi zbratać się z nim i dokonać wspólnego napadu na swoją rodaczkę. O ile kradzież piwa uszła mu na sucho, nie istnieje bowiem żadna wzmianka o jakichkolwiek konsekwencjach, które miałby za to ponieść, to następny incydent zaważył na całym jego dalszym życiu. W maju 1297 roku Wallace wyciągnął z domu i na oczach wszystkich zabił, a następnie poćwiartował szeryfa Lanark, Sir Williama Heselriga. Według ślepego Harego czyn ten miał być zemstą za zabójstwo Marion Braidwood, ukochanej Wallace'a, z którą Szkot miał dziecko. Historyczność Marion jest jednak głośno kwestionowana, gdyż brak jest jakichkolwiek wiarygodnych źródeł potwierdzających jej istnienie. Zabójstwo miało miejsce w dniu posiedzenia sądu hrabstwa Lanark. Być może William faktycznie kierował się zemstą, jednak nie o kobietę mu chodziło. Na tym właśnie posiedzeniu skazano jego braci za występki przeciw królowi Edwardowi. Czy była to próba przekonania szeryfa do zmiany decyzji, czy tylko krwawy odwet, tego nie wiemy, lecz niedługo potem Wallace został nazwany przez współczesnych mu kronikarzy banitą. Może to sugerować, że wyjęcie go spod prawa było bezpośrednim skutkiem właśnie tego incydentu. Za głowę Szkota wyznaczono nagrodę, a on sam musiał szukać schronienia wśród innych banitów w lesie Selkirk.
W tym czasie większość Szkocji wrzała, a mieszkańcy coraz odważniej buntowali się przeciwko dominacji Anglików, dlatego zabicie szeryfa odbiło się szerokim echem wśród zniewolonych Szkotów. Wallace stał się znany i rozpoznawalny. Fakt, że barbarzyńsko rozprawił się ze znienawidzonym okupantem, sprawił, że zaczęli się do niego przyłączać ludzie jemu podobni. W kronice napisanej przez niejakiego Waltera z Gisborough czytamy: Wallace zgromadził wokół siebie wszystkich podobnych jemu, którzy spod prawa jeli być wyjęci, i zachowywał się tak, jakoby był ich przywódcą, a oni rozrośli się do gromady licznej i we wszystkim go słuchali, czyniąc wszystko to, co tylko on uznał za właściwe. Zdając sobie sprawę, że nie chroni go już prawo i wcześniej czy później Anglicy go dopadną, zaczął działać ze wzmożoną siłą. Wallace i jego kompanii rozpoczęli otwartą walkę przeciwko angielskim władzom. Przemierzali kraj, napadając na mniejsze garnizony podległe władzy Edwarda I. Wieść o jego bohaterstwie szybko rozeszła się po całym kraju i podziałała jak magnes na Szkotów, którzy coraz tłumniej przyłączali się do oddziału Wallace'a. Niedługo potem powstanie rozprzestrzeniło się najpierw na północną Szkocję, gdzie rebelią kierował młody szlachcic Andrew Murray, a później także na część południowo-zachodnią. Wszędzie, gdzie się pojawiali, siali strach i przerażenie, zabijając każdego Anglika, który stanął im na drodze. Karali śmiercią także Szkotów, którzy próbowali zachować lojalność wobec Edwarda I i jego urzędników. Kronika Waltera z Gisborough zawiera taki oto opis. Zabierali oni starców, księży i angielskie kobiety nad rzekę, gdzie związywano im ręce i nogi, aby nie mogli pływać, po czym zrzucali ich bądź spychali do wody, śmiejąc się i wyszydzając, kiedy tamci szamotali się i tonęli. Innych dla zabawy poddawano rozprawie przed obliczem bandyty Wallace'a, pozostali zaś wywlekani byli z kościołów i mordowani na miejscu. Kiedy armia Wallace'a odbijała kolejne zamki Szkocji, zostały przeciw niemu wysłane wojska dowodzone przez hrabiego Surrey. Obie armie spotkały się nad rzeką Ford pod Stirling 11 września 1297 roku. Wallace'owi przypisuje się zasługę obrania miejsca przy skalistym wybrzeżu zwanym Opactwem Craig. Szkoci mieli co prawda przewagę liczebną, byli to jednak słabo wyszkoleni i uzbrojeni piechurzy. By mieć przewagę nad wrogiem, Wallace ustawił swe wojska wyposażone w długie na 4 metry włócznie, na wzgórzu. Zmusił tym samym Anglików do ataku pod górę. Gdy Anglicy szykowali się do formowania szyku bojowego, nie spodziewali się ataku, który nastąpił nagle. Kodeks honorowy nakazywał zaczekać, aż obie armie będą gotowe do bitwy, ustawione naprzeciw siebie. William Wallace, wiedząc, że w uczciwej walce nie ma najmniejszych szans, nakazał zaatakować wojska angielskie w trakcie przekraczania wąskiego, drewnianego mostu. Większość Anglików zginęło. Wielu z jazdy konnej, spadając z mostu, potopiło się w rzece. Była to niewyobrażalna rzeź na wojskach angielskich. Obecnie w miejscu tej bitwy znajduje się 67-metrowy monument Wallace'a. Sam most nie przetrwał do naszych czasów. Został prawdopodobnie zniszczony na rozkaz Wallace'a, żeby uniemożliwić Anglikom odwrót. W jego pobliżu zbudowano później nowy, kamienny most. W bitwie pod Stirling ciężko ranny został współdowodzący szkocką armią Andrew Murray, który zmarł 2 miesiące później na skutek odniesionych ran. Efekt zwycięstwa pod Stirling dał się odczuć w całej Szkocji. Wallace i jego armia odbijali z angielskich rąk kolejne zamki i miasta. Berwick, Dundee, Edinburgh i Roxburgh wróciły do prawowitych właścicieli. Wallace uznał władzę Johna Balliola jako króla Szkocji i 18 października 1297 podjął decyzję o inwazji na północną Anglię w celu zdobycia zapasów na zimę.
Kilka dni później wojska szkockie, zgromadzone na wrzosowisku Rowslin Moor, ruszyły na południe, przekroczyły rzekę Tweed i wkroczyły do Northumbrii, pustosząc hrabstwa Durham, Cumberland i Northumberland. Spalili Alnwick i oblegli Carlisle. Żołnierze Wallace'a nie oszczędzili nikogo, kto mówił po angielsku lub popierał angielskiego monarchę. Po powrocie do swojej siedziby w marcu 1298 roku został pasowany na rycerza w kościele świętej Marii Leśnej w Selkirk. Obwołany także strażnikiem Szkocji, zaczął sprawować władzę nad królestwem w imieniu uwięzionego Baliola. Kiedy Edward I wrócił z działań zbrojnych prowadzonych na kontynencie, zebrał armię i wyruszył osobiście na północ kraju, by ostatecznie uporać się z Wallace'em. Wobec wkroczenia do Szkocji wojsk angielskich, nowy strażnik przyjął taktykę unikania otwartej walki, wciągając Anglików w głąb kraju. Edward przejrzał te zamiary i spiesznym marszem spod Edynburga dogonił niewyćwiczone i słabo uzbrojone oddziały szkockie w Falkirk 22 lipca 1298 roku. Szkocka konnica, składająca się ze szlachty i przez nią dowodzona, opuściła pole bitwy zaraz po jej rozpoczęciu. Taktyka wojsk Wallace'a, polegająca na rozbijaniu konnicy długimi włóczniami, tym razem zawiodła ze względu na zgromadzonych po stronie przeciwnika łuczników. Ich długie angielskie łuki siały spustoszenie na polu bitwy, w efekcie czego doprowadziły do klęski wojsk szkockich. Wallace został ranny, ale przeżył bitwę. Jego armia została jednak zdziesiątkowana. Ci, co przeżyli, uciekli i schronili się w lasach Calandi. Kronika Richangera przytacza pamiętne zdanie, które miał wygłosić Wallace do swojej armii. Przyprowadziłem was na arenę, a teraz przekonamy się, czy umiecie tańczyć. Porażka podważyła wiarę Szkotów w zdolności przywódcze Wallace'a. Naciskany przez szlachtę, zrezygnował on z tytułu strażnika Szkocji. Być może nawet został tej funkcji pozbawiony. Od tej chwili postanowił na własną rękę prowadzić walkę podjazdową oraz sabotować działania wroga. Sukcesję po nim objęli Robert de Bruce, późniejszy król Robert I, oraz Sir John Comyn. Przez kolejne lata Wallace, który wraz ze swoimi towarzyszami wycofał się do lasu, prowadził partyzanckie wypady przeciwko angielskim okupantom. Opuszczony przez szlachtę, zdradzony i osamotniony, wiedział, że musi szukać pomocy poza granicami kraju, o który tak zaciekle walczył. Pod koniec 1299 roku wyjechał do Francji, na dwór króla Filipa IV Pięknego. Został tam bardzo ciepło przyjęty i zapewniono o poparcie władcy. Filip w jego sprawie wysłał list do Rzymu. Filip, król Francji, do przedstawicieli sądu rzymskiego. Nakazuję udzielenie wsparcia oraz uzyskanie przychylności papieża wobec naszego umiłowanego rycerza Williama Wallace'a ze Szkocji w sprawie, którą chcę poruszyć przed jego świątobliwością. Poniedziałek po Dniu Wszystkich Świętych. U papieża Wallace zabiegał o poparcie Szkocji w wojnie z Anglią i pomoc w przywróceniu na tron Johna Baliola, który przybywał wówczas w angielskiej niewoli. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Wallace powrócił z Rzymu do Szkocji, ale przypuszcza się, że miało to miejsce w roku 1303. Szkocja, którą zastał po powrocie, w niczym nie przypominała już kraju, z którego wyjechał. Mimo wszystko ponownie próbował zjednać ludzi do walki. Jednak szkocka szlachta, całkowicie zależna i podporządkowana władzy Edwarda, nie chciała powrotu rebelii. Obawiała się stracić swoje wpływy i posiadłości nadane im przez Edwarda podczas nieobecności Wallace'a. Król Anglii zażądał od Wallace'a bezwarunkowej kapitulacji i zdania się na jego łaskę. Gdy ten odmówił i postanowił kontynuować walkę na własną rękę, bez wsparcia wpływowych rodzin szkockich, dowódcy angielscy i szkoccy otrzymali rozkaz pojmania Wallace'a.
Szkocki buntownik umknął jednak z zasadzki pod Irnside we wrześniu 1304. Niemal rok później, 3 sierpnia 1305 roku, nie miał już tyle szczęścia. W miejscowości Robroy Stone w pobliżu Glasgow William Wallace spotkał się w miejscowej karczmie z Johnem Menteitem w celu omówienia dalszych prób walki partyzanckiej. Wśród gości karczmy byli przebrani za wieśniaków żołnierze angielskiego garnizonu. Nagle Menteit odwrócił swój talerz do góry dnem, dając w ten sposób sygnał żołnierzom, że jego towarzysz to poszukiwany William Wallace. Relacje co do przebiegu aresztowania różnią się znacznie w zależności od źródła. Niektórzy kronikarze wskazują na Menteita jako na tego, który osobiście aresztował Wallace'a, gdy ten odpoczywał w Robroy Stone przy studni noszącej dzisiaj jego imię. Podobno właśnie z tej studni William po raz ostatni napił się wody jako wolny człowiek. Jak było naprawdę, dziś trudno jest ustalić. Jedno jest natomiast pewne. Wallace został zdradzony przez tych, w imieniu których walczył. Początkowo Wallace został osadzony na zamku Dumbarton, by w niedzielę 22 sierpnia 1305 roku ostatecznie trafić do Londynu. Tam podobno jeszcze raz dostał szansę poproszenia o łaskę i ocalenia życia, lecz odmówił. Jego proces rozpoczął się następnego dnia w londyńskim pałacu westminsterskim. Proces na polecenie Edwarda miał charakter czysto pokazowy i propagandowy, a jego wynik był już z góry przesądzony. Głównym sędzią procesu został Peter Mallory, który odczytał akt oskarżenia, zawierający m.in. zarzut zabójstwa szeryfa Lanark, ataki na duchownych, kobiety i dzieci, a także o zdradę króla Anglii. Ponadto Wallace miał być winny podpalenia, zniszczenia mienia oraz świętokradztwa. Kończąc, Mallory powiedział: i oferował ci król miłosierdzie, jeżeli się poddasz, a ty wzgardziłeś jego łaską. To też zostałeś wyjęty spod prawa przed tym sądem jako złodziej i przestępca, tak w myśl prawa angielskiego, jak i szkockiego. Żadnego z czynów, o które został oskarżony, Wallace nie mógł się wyprzeć. W milczeniu słuchał Mallory'ego, zdając sobie sprawę, że wszystko, o co go oskarżano, było prawdą. Pozwolono mu się nawet bronić, jednak jedyne słowa, jakie zdołał wykrzyczeć ponad głosami oskarżycieli i które zapisano w protokole, miały miejsce w momencie, gdy oskarżono go o zdradę króla Edwarda. Nigdy nie ślubowałem wierności waszemu królowi, więc nie jestem mu winny posłuszeństwa. Jestem Szkotem zrodzonym ze szkockiej ziemi, a Anglia nie jest moim suwerenem. Nie jestem zdrajcą. O tym, że proces miał charakter wielkiego teatru, a jego wynik był przesądzony, dobitnie świadczy fakt, że jako wyjętemu spod prawa Wallace'owi nie przysługiwał żaden proces. Jako banita powinien zostać od razu stracony, co w tamtych czasach było często spotykaną normą. Wyrok mógł być więc tylko jeden – tortury i śmierć. Po odczytaniu wyroku William Wallace został od razu przywiązany do kraty ciągniętej przez konie i zawleczony na miejsce egzekucji. Tak postępowano ze zdrajcami. Użycie kraty lub zwierzęcych skór miało chronić skazańca, pozostawiając go nietkniętym na użytek poddania kolejnym, straszliwym etapom kaźni. Ku uciesze tłumu droga na miejsce egzekucji prowadziła przez miasto okrężną drogą, liczącą prawie 7 kilometrów. Oddanie znienawidzonego przez Anglików Wallace'a w ręce kata wzbudziło ogromny zachwyt licznie zgromadzonej widowni. Ludzie byli żądni krwi szkockiego zdrajcy. Nikt go nie żałował i żadnej odrazy nie wzbudziło to, co z nim zrobiono. Za morderstwa, rabunki oraz inne przestępstwa, jakie popełnił, William Wallace został powieszony.
Odcięto go jednak, kiedy jeszcze żył, by nie oszczędzić mu żadnego z okrucieństw, jakie zostały dla niego przygotowane. Na wpół świadomy prawdopodobnie zdążył jeszcze poczuć, jak wypruto mu wnętrzności i wykastrowano. Za świętokradztwo, palenie kościołów oraz bezczeszczenie zwłok, jego serce, wątroba, płuca i jelita zostały wrzucone do ognia. Na koniec za zdradę ścięto mu głowę. Nawet kiedy już nie żył, Edward nie dał spokoju Wallace'owi. Jego zatkniętą na żerdzi głowę umieszczono na moście London Bridge ku przestrodze dla innych buntowników i zdrajców. Jego ciało zostało porąbane na 4 części. Pierwsza z nich została wysłana do Newcastle i tam wystawiona na widok publiczny. Druga trafiła do Berwick, a trzecią wywieszono w Perth. Czwarta część trafiła prawdopodobnie do Stirling. Poćwiartowanie ciała Wallace'a miało jeszcze dodatkowo wymiar religijny. Ówcześnie uważano bowiem, że w ten sposób, w dniu sądu ostatecznego, nie będzie miał się jak stawić przed obliczem Boga i zostanie skazany na wieczne potępienie. W taki oto straszliwy sposób dokonał żywota William Wallace. Dla szkockich patriotów powodem do dumy stał się fakt, że umarł jako bohater i męczennik. Pierwszym, który stworzył wizerunek Wallace'a jako bohatera narodowego, był Andrew Swinetown, który w swojej kronice napisał: w całej Anglii nie było wówczas tak oddanego Szkocji człowieka jak William Wallace. Cokolwiek przeciw ich narodowi uczynił, miał ku temu wystarczający powód. I nigdy też nie ślubował im braterstwa, wiary i ufności. Opis ten został później upiększony przez ślepego Harego. Mimo, że nie do końca był on prawdziwy, na trwałe zapisał się w świadomości Szkotów, stając się inspiracją dla przyszłych pokoleń w walce o wolność i niepodległość. Jego imieniem nazwano szkoły, szpitale i ulice, a wśród dumnych Szkotów nawet dziś nie brakuje takich, którzy domagają się uznania Wallace'a za świętego i wyniesienia go na ołtarze. Września 1997 roku, dokładnie w 700. rocznicę historycznej bitwy, oczy całego kraju zwróciły się na Stirling, by pokłonić się temu, który oddał życie za ideę wolnej i niepodległej Szkocji. Setki ludzi z kobzami, ubranych w narodowe stroje, przemaszerowały szlakiem Wallace'a. Tego i następnego dnia odtworzono w naturalnej scenerii bitwę, w której Szkoci wtrącili do rzeki Forth 5000 angielskich rycerzy, odnosząc tym samym jedno z najdonioślejszych zwycięstw przeciwko angielskiemu zniewoleniu. Dla Szkotów został bohaterem i męczennikiem. Dla Anglików stał się średniowiecznym terrorystą, którego dłonie splamione są krwią niewinnych kobiet i dzieci. On sam mówił otwarcie, że zabije tylu Anglików, ilu tylko zdoła. I jak zawsze w takich przypadkach, prawda znajduje się gdzieś po środku. Trzeba przy tym pamiętać, że w trakcie szkockich wojen o niepodległość żadna ze stron nie przebierała w środkach. William Wallace na pewno nie był idealny, jak przedstawia go ślepy Harry i film Mela Gibsona. Ale czy był on bezlitosny, jak przedstawiali go Anglicy? Zdecydowanie tak. Był okrutny jak czasy, w których przyszło mu żyć, ale w swoim okrucieństwie dorównywał tym, przeciw którym walczył. Na koniec przyszedł czas na obalenie największego mitu związanego ze szkockim bohaterem narodowym. William Wallace nigdy nie otrzymał przydomku Waleczne Serce. Nie wspominają o tym ani żadne kroniki, ani nawet ślepy Harry, który przecież wyidealizował jego obraz do granic możliwości. Do popularności tego przydomku i błędnego utożsamiania go z Wallace'em przyczynił się film Mela Gibsona, Braveheart, Waleczne Serce. Jeśli nie William Wallace, to kto był tak nazywany?
Otóż przydomek ten dumnie nosił Robert de Bruce, późniejszy król Szkocji, Robert I, który zainspirowany postacią Wallace'a stanął na czele szkockiej armii w roku 1314 w bitwie pod Bannockburn, gdzie odniósł zwycięstwo w starciu z synem Edwarda I, Edwardem II. Pokonanie znienawidzonych angielskich wojsk wydatnie podniosło morale dumnego szkockiego narodu, pozwalając mu odzyskać swoją własną tożsamość. Jednak do pełnego uznania niepodległości swojej ojczyzny Szkoci musieli jeszcze trochę poczekać. W mroku historii.